Gdańsk. Na mocy traktatu wersalskiego powstało tu wolne miasto, na które z coraz większym niepokojem spoglądały oczy świata. Niemcy hitlerowskie, zagarnąwszy Austrię, Czechy z Morawami i litewską Kłajpedę, żądały teraz eksterytorialnej autostrady oraz linii kolejowej przez polskie Pomorze do Prus Wschodnich i wcielenia Gdańska do Rzeszy. Współczesny koń trojański, pancernik niemiecki Schleswig-Holstein wpłynął już do portu gdańskiego. Wskazówki na wieży ratusza zdawały się przesuwać coraz szybciej. W lasach między Sopotem a Oliwą stoi już artyleria i oddziały szturmowe, a w Osowej bateria haubic. Część Legionu Kondor przeniesiona z Wrzeszcza do Firogi. A Schleswig-Holstein? Ustalił pan coś? Dokładnie. Batalion 250 ludzi jest zakwaterowany pod pokładem. Pod pokładem? To jest ten sam oddział, który zdobywał Kłajpedę. Dowodzi nim oberleutnant Wilhelm Heinensen. Czy pancernik ma bojowe amunicje? Oficjalnie żadnej. Cała ostra amunicja jest też ukryta na dolnych pokładach. A kadeci Kriegsmarine? Dekoracja czy jednostka bojowa? Najstarszy rocznik. Wyszkoleni, uzbrojeni, 200 ludzi. Razem ponad 400. 2-1 na niekorzyść załogi Westerplatte. Trzeba dodać batalion SS Heimwehr. Około 1000 żołnierzy. To oznacza 7-krotną przewagę niemiecką tylko w ludziach. A w uzbrojeniu? Zdenerwował mnie ten Schleswig-Holstein. 4 działa kalibru 280 mm. 10 dział kalibru 150. Ciężar jednego pocisku do takiego działa wynosi 350 kg. Łatwo obliczyć siłę ognia jednej salwy. To jest statek szkolny, nie ma na nim amunicji. Inaczej nasz rząd nie zgodziłby się na tę wizytę. Może musiał się zgodzić? Nie musiał. No pal. Pal. Zapalę. Nie muszę. Minister Beck huknął tak głośno w Sejmie pięścią, że usłyszeli w Berlinie. Hitler nie będzie nam niczego dyktował. To ja bym nie puścił do Gdańska takiego pancernika. Sprawdził kto, co on ma w środku? Minister Chodacki zwiedził cały okręt. Witała go kompania honorowa kadetów Kriegsmarine. Tak podała Landesrundfunk Danzig. Słucha pan gdańskiego radia? Trzeba słuchać. Żołnierze pytają, chcą wiedzieć, co się dzieje w mieście. Myśli pan, że w gdańskim radiu powiedzą wszystko? No, ostatnio mówili, że na długim targu odbywa się korso kwiatowe i mieszkańcy Gdańska nie mogą nacieszyć się widokiem niemieckich żołnierzy. Zapowiedzieli też koncert orkiestry Szlezwika i audycję o Volksdeutschach, którzy uciekają z Polski. Nazywam się Hugo Landgraf z Landesrundfunk Danzig. Znalazłem się w peryferyjnej dzielnicy naszego miasta na Kleine Mühlgrube. Mieszkańcy przyjmują pod swój dach rodaków uciekających z Polski przed prześladowaniami. Niemcy, żyjący na Pomorzu, oderwanym od Rzeszy przez haniebny traktat wersalski, muszą teraz porzucić swój dom, żyzną ziemię i szukać schronienia u nas. Wstrząsający jest widok ludzi, którzy z częścią swego dobytku na wozach w ostatniej chwili wyrwali się z rąk ziejących nienawiścią Polaków. Niech jednak sami powiedzą, w jakie piekło zamienione ich życie nad krwawiącą granicą. Powiedzcie, gospodarzu, jak się nazywacie, skąd pochodzicie i dlaczego opuściliście swoją ojcowiznę? To już wam się nic nie stanie. Jesteście między rodakami i polskie ręce was nie dosięgną. Mówcie. Jak się nazywacie? Brauner. Johann Brauner. Mieszkałem z żoną Hildą i czworgiem dzieci nad granicą. W jakiej miejscowości? Borkowo pod Żukowem.
Miałem duże gospodarstwo. 15 krów. Które musieliście zostawić. Tak, a dawały tyle mleka. Moja Hilda i dzieci płakały. Te niemieckie łzy powinien zobaczyć cały świat. I moje krowy też, bo były dobrej rasy. Zbudowałem dla nich całą oborę i pewnego... Przyszli Polacy, żeby ją podpalić. Opowiedzcie gospodarzu dokładnie. Więc przyszli Polacy, wasi sąsiedzi, pewnie w nocy. Nie, nie, wczesnym przedpołudniem. Ale to nie byli Polacy. To przyjechał Walter Kramer z Pelplina, z biura Jungdeutsche Partei i powiedział, że mamy się spakować. Ponieważ Polacy chcą was podpalić. Nie, powiedział, że jak się spakujemy i jak przyjedziemy do Gdańska, to nam zapłacą odszkodowanie za całe. Z wozu transmisyjnego mamy wiadomość, że mamy awarię. I musimy na razie przerwać nasze połączenie. No i? Wyszło szydło z worka. Teraz wiem, jak ta cała heca wygląda. A coś ty myślał, że podpalali domy i podrzynali gardło, tak? Polacy Niemcom. Mam rodzinę pod Toruniem. Jest tam kilka niemieckich gospodarstw. I faktycznie, ktoś podpalił Niemcom 2 stodoły. Sołtys zarządził zasadzkę i złapali go. Był to Volksdeutsch w sąsiedniej wsi. Jak to? Sami siebie podpalali? Tak. Na policji zeznał, że zrobił to na polecenie Junge Deutsche Partei. Potem mieli przyjechać z niemieckiej gazety i sfotografować te spalone stodoły. Teraz rozumiesz. A ja uważam, że nie powinno być żadnych niemieckich partii w Polsce. My w Gdańsku mamy jakąś partię, nie mamy. Przecież są różne organizacje. Sam należysz do polskiej gadani. No, dosyć gadania, panowie. Schodzimy do motorówki. Kolega Nawarte, Zygmunt ze mną. Idę. A my? No, zostajecie tutaj. No to cześć. 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 Z Malborka, panie inspektorze. Mhm. Odpływamy? No jasne. Dam im znak. Chodź. Sprawdzimy je. Kontrola celna. Chwytaj sumę. Chwytaj się. I grzeczny. Oni zawsze tacy. Patek, chodź ze mną. Dobry wieczór. Pan jest tutaj szyprem? Tak, jestem szyprem. Guten Abend, Herr Zollinspektor. A co pan chce zobaczyć? No najpierw papiery przewozowe. Proszę bardzo. Danke. Schnaps, Herr Zollinspektor? Dziękuję. To zajrzymy do ładowni. Przecież widzi pan, co wiozę. Ja wolę sprawdzić. A, jak pan chce. Hmm? Tak, tędy proszę. A nic pan nie wspominał o pasażerach. Turyści, Herr Zollinspektor. W poborowym wieku i wszyscy płyną do Gdańska. Tak mi powiedzieli. Wychodzimy. Zawiadomię swoich przełożonych. Zapłaci pan karę za nieprzestrzeganie przepisów.
sprawdził pan dokumentów? Przecież to byli żołnierze. Ale mieli broń. A pan od razu sięgał do kabury. Hitlerowi bardzo by się teraz przydało parę niemieckich trupów. Każdy celnik w Gdańsku musi nieraz zacisnąć zęby. Tak. Kiedy pan przychodzi do Kałdowa? Od poniedziałku. Tak. Niech pan się trzyma. A, i nerwy w cuglach. Służba tak jak na statku. 4 godziny wachty, 8 wolnych. Gotujemy sami w tym wagonie. Jest tu jeszcze spiżarnia, jadalnia, biuro i wszystko, co pan chce. To znaczy nic. W dołach też nie było luksusów, panie komendancie. A tam będzie pan spał. Dolne, po lewej. A w dołach mieliście takie miłe sąsiedztwo? Z Amani. Siedzą przy wąskotorówce. W nocy też tu są. Najpierw krzyczeli, że polscy celnicy gwałcą niemieckie dziewczyny. Potem chcieli nas podpalić, a teraz chcą poderżnąć gardła. Bo to ważna placówka. Musimy mieć na oku pociągi z Malborka, żeby Niemcy nie pchnęli transportu wojskowego z Prus Wschodnich. Chodzi o ten most na Wiśle. Chcieliby go zdobyć, ale to byłby początek wojny. Niech pan pozwoli ze mną. Zawsze tu leży. Na wypadek transportu Niemców z Prus Wschodnich wojska. Gdyby taki pociąg nadjechał, strzela pan rakietę. Nasi ją zauważą i powiadomią żołnierzy przy moście. Umie się pan z tym obchodzić? W porządku. Naboje. Niech pan to schowa teraz. Tranzytowi. Musi pan mieć rozkład jazdy w głowie, żeby się tak nie denerwować. Ob die polnischen Mistkerle mit diesem Zug nicht entflohen sind. Ich mach das. Ich komm gleich. Demonstrują, ilu ich jest. Poszwa! Paterek! Są dobre wiadomości! Warszawa podała, że w Londynie podpisano układ polsko-angielski o wzajemnej pomocy w wypadku niemieckiej agresji. No! I teraz cała sprawa wygląda zupełnie inaczej. Może i tak. Bardzo proszę. Jedną chwileczkę. Słucham? Lanzigena jest. No tak. Pakt o nieagresji Niemcy-Rosja. Może powinniśmy wrócić do komisariatu? To bardzo zła wiadomość. Najgorsza ze złych. Teraz Polska jest w kleszczach. Hitler może rozpoczynać wojnę.
rozkoszy. Za sojusz brytyjsko-polski. Jestem szczęśliwy. Być może pokój w Europie został ocalony. Karta się odwróciła. Hitler nie ma już wszystkich atutów w ręce. Liczył na zupełną izolację Polski. A pakt Ribbentrop-Mołotow nie jest zdaniem panów niepokojący? Szczególnie dla nas, Polaków. Mamy z Sowietami pakt o nieagresji i podpisaną konwencję o określeniu napastnika. Granica wschodnia jest bezpieczna, a zachodnia ma od dziś gwarancje brytyjskie. Dziękuję. Odnoszę wrażenie, że ten szampan smakuje zupełnie inaczej niż tamten, który piliśmy na pokładzie krążownika. Dla mnie wizyta na Szefwiku była przykrym obowiązkiem. Chociaż muszę przyznać, że komandor Kleinkamp zachowywał się nienagannie i jako gość u mnie w komisariacie, i jako gospodarz. Na mnie zrobił szczególne wrażenie. Człowieka, którego coś dręczy, którego obarczono jakimś zatrważającym zadaniem. Zdawało mi się nawet, że pragnie coś wyznać, ale kiedy na chwilę zostaliśmy sami, powiedział: moje zadanie w Gdańsku nie należy do najłatwiejszych. Może miał na myśli wszystkie te wizyty, które musiał składać? Moi panowie, myślę, że wojna miała się rozpocząć dzisiaj, 26 sierpnia. Wczoraj po południu zostało zerwane na kilka godzin połączenie telefoniczne między Berlinem a Londynem i Paryżem. Późnym wieczorem w Berlinie obowiązywało już całkowite zaciemnienie miasta, a od 28 sierpnia, czyli od poniedziałku, wchodzi w życie w całych Niemczech racjonowanie żywności. A teraz pancernik Schleswig-Holstein. Dlaczego? Przypłynął do Gdańska kilka dni temu, a nie powiedzmy dwa tygodnie wcześniej? Dlaczego stanął naprzeciwko Westerplatte, a nie wpłynął w głąb portu? Wszystko jest jasne, moi panowie. Wojna miała się rozpocząć dzisiaj. Nie rozpoczęła się jednak. Dzięki Bogu. Po wczorajszym podpisaniu układu wojskowego między Polską a Wielką Brytanią, Hitler już wie, że gdy rozpocznie wojnę, będzie walczył nie tylko z Polską, ale z Anglią, a tym samym i z Francją. Czy Paryż tego będzie chciał, czy nie? Ja dziękuję. Paryż? Bardzo nie chcę, zapewniam panów. Sądzę, że Hitler chętniej porozumiałby się z Anglią niż ze Stalinem. Powiedział mi wyraźnie wobec Salzburgu, że wszystko, co robię, jest wymierzone przeciwko Rosji. Jeżeli jednak Zachód będzie nadal głuchy i ślepy... Przepraszam panów, ale to są autentyczne sformułowania Hitlera. Jeżeli więc Zachód tego nie zrozumie, będzie zmuszony porozumieć się z Rosjanami, pobić Zachód, a dopiero po jego klęsce zwrócić się przeciw Wschodowi. Teraz te kalkulacje upadły. Wydaje mi się, że w Berlinie panuje teraz wielka konsternacja. Ribbentrop jest w niezłych opałach. Jego prognozy się nie sprawdziły. Może dojdzie do głosu ktoś inny, rozsądny. Wiceminister Weizsäcker na przykład. Wtedy droga do rozmów byłaby otwarta. Nasz ambasador w Niemczech, Sir Henderson, wyraźnie nawet zażądał. Powinniśmy więc oczekiwać jakiegoś kroku ze strony Berlina. Przepraszam. Słucham, Shepard. Tak, tak, słucham. Dziękuję. Panowie, mam bardzo dobrą wiadomość. Pancernik Schleswig-Holstein szykuje się do odpłynięcia. A my do stołu. Wyłącz to radio. Dlaczego? Niech gra, może będą wiadomości z Warszawy. Nareszcie mam was wszystkich przy sobie. Czy Helma też przyjdzie na obiad? Nie, mamo, przecież wiesz, oni jedzą wcześniej i Helma poszła do Krawcowej. Do Krawcowej? Mama się dziwi. Przecież ślub w przyszłą sobotę. Jezus Maria, już za tydzień? Czy my zdążymy? A z czym mamy zdążyć? To przecież Zygmuś też powinien pójść do Krawca. Na to nie ma już czasu. Jutro wracam do Kołdowa i przyjadę dopiero w piątek rano. Kupię jakieś gotowe ubranie. Kupimy razem.
Dostałem 2 dni wolne na twój ślub. Trochę dziwnie patrzyli na mnie w dyrekcji, no ale dali. Nie, minister Chodacki nie robił żadnych trudności. Ostatni dyżur mam z czwartku na piątek, a do poniedziałku potem wolny. We wszystkim mamie pomogę. Na dobrą sprawę to nie ja muszę się martwić, ale Torlemansowie, bo u nich będzie wesele. Jakie tam wesele, mamo? Teraz nie czas myśleć o zabawach. Przyjdą ci, co byli na zaręczynach i wszystko. Jakże tak, synku? A ciotka Maryla i wujek Aloch powinni przyjechać, to twoi chrzestni. A wujek Franek z Poznania? A mój chrzestny? Nie przeszkadzaj, to jest Zygmunta wesele, a nie twoje. Tobie to ja zawsze przeszkadzam. Na twoje wesele na pewno nie przyjdę. Patrzcie go, a to dlaczego? Na pewno bym mnie za wszystkich Gosia zapytała, czy mam czyste ręce. A właśnie, no pokaż do paznokcie. Tosiek. Daj mu spokój. Powiedz lepiej, co słychać w naszym komisariacie. Koledzy będą mnie pytać. Jest lepiej niż było. Pan Zawadowski twierdzi nawet, że najgorsze już za nami. A pan Chodacki? Po rozmowie telefonicznej z ministrem Bekiem powiedział, że wszystko się wkrótce ułoży. Nie, Wicek. Szlezwik-Holsztajn nie odpłynął. Zmienił tylko miejsce postoju. Byliśmy przekonani, że wypłynie w morze. Tak. Za zakrętem 5 gwizdków. Blisko twierdzy Wisłoujścia. Niedaleko Westerplatte, w linii powietrznej najwyżej 500 metrów. No, przyjeżdżaj kiedy chcesz. My tu zawsze jesteśmy na miejscu. Pułkownik Sobociński jest niespokojny. Nie rozumie, co się stało. Mówił o jakiejś szaradzie, która mu się nie układa. Przyjedzie w środę. Żeby nas znów pocieszać? Niech lepiej złoży protest, gdzie potrzeba. Wizyta Szlezwiga trwa już kilka dni. Korso kwiatowe dawno się skończyło. Na co on jeszcze czeka? Sobociński? Pancernik! Nie chciałam ci tego mówić, ale spotkałam Kunsta. Powiedział, że jesteś na jakieś liście za to, coś narobił w pszczółkach. Ten cywil był z tajnej policji. Ale wiem, na kilometr śmierdziało od niego tajniakiem. No to dlaczegoś go nie zostawił? Ejże, Lucynko, i to ty mówisz? Przecież gdybyśmy tak Niemcom na wszystko pozwalali... Wiesz, że chyba lepiej, że cię przenieśli do tego Szymankowa? Nie będzie cię w Gdańsku, bo tu byś jeszcze gorszy głup narobił. A tak to będziesz bliżej Zygmusia, do Kałdowa też Żabiskok. Na sobotę wszystko będzie gotowe. Suknia, długi welon, wierzyć mi się nie chce, że to już tylko parę dni. Nawet się nie obejrzymy, kiedy przejdą. Zygmunt? Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Przyjdę po ciebie w piątek. Przyjdź. Do zobaczenia. Do widzenia. Daj o siebie. Przyjdź w piątek. Razy. Niech pan pamięta. W kierunku Malborka nad semaforem wjazdowym jest rozjazd 7. Prowadzi na tor 2. Rozjazd 6 na tor 3. Mówmy sobie, panie Szczeciński, po kolejarsku. Ja jestem Józef. W porządku, Paweł. A mnie Gerard. Cześć. Za dworcem jest mleczarnia. Od kilku dni kwateruje tam oddział SS Heimler. Wczoraj połowa odjechała, ale tych, co zostali, wystarczyłoby na nas. A macie, to znaczy mamy tutaj jakąś broń? Żadnej, tylko rakietnice. Na wypadek, gdyby znów poszedł pociąg z wojskiem, wtedy ostrzeżemy naszych żołnierzy przy moście tczewskim na Wiśle. To Kałdowo ma zrobić to samo, syn mi mówił. Masz tam syna? Uczelników? Tak, w sobotę się żeni. Ha, ha, człowieku, nareszcie słyszę coś innego, bo wszyscy gadają o wojnie. Będzie czy nie będzie? A jak twój syn się żeni, to znaczy, że nie będzie. No nie może być. Wychodzę. Dobra. Będziesz pracował na zmianę z Wielogórskim. Kwaterę też Gerard ci pokaże. Możesz sobie wybrać oddzielną, w sąsiednim budynku. Ale my wolimy mieszkać razem. Bezpiecznie, w razie napadu. Szymankowo, Szczeciński, słucham. Powtarzam jeszcze raz. 6 funtów cukru, 6 funtów kaszy, 1 funt masła i 5 funtów mąki. A ja powtarzam, że tyle pani nie sprzedam. To dlaczego mi pani to wkłada do koszyka? Więcej pani nie sprzedam, powiedziałam pani. Dlaczego? Płacę przecież gotówką. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Pani Malcerowa. Wezwiemy policję. Wzywajcie. Wezwiemy? To jest zarządzenie policji. Herbie, przynieś to zarządzenie.
Dobrze. A niech pani nie plecie głupstw, pani Malcerowa. Policja, co to ma policja do tego, ile kto chce kupić? A właśnie, że ma. Zaraz się przekonacie. Proszę, jest to zarządzenie. Prezydent policji zakazuje sprzedaży towarów w nadmiernej ilości, ponieważ w mieście zaczęło się jej skupywanie. Możecie panie kupić oczywiście wszystko, ale w tej samej ilości, w jakiej kupowałyście dotychczas. Proszę, czytajcie. Przeczytamy. Frau Lucy, niech pani przyjdzie z synem po zamknięciu od tyłu. No, zarządzenie jest, zarządzenie. Panie, musi... Nie odpadaj się, będziesz mi potrzebny. Będę tu, na podwórku. No i co pani na to? No raz, co słychać, pani Lucyno? Jak się pani tam mieszka? Dawno pani nie widziałam. Ma pani chwilę czasu? Tak. No to zapraszam do siebie, na herbatę. Dobrze. No, pogadamy sobie. Nie śpisz? Gdzie jest mama? U Torlemansów. Też tam pójdę i powiem, żeś wylazł z łóżka. Nie widziałaś mamy? Nie. No czemu jeszcze nie śpisz? Jak ty nie widziałaś, to ty nic nie wiesz. Policja zabrała Gorącka. Strzelali do niego. Co ty pleciesz? Skąd to wiesz? Widziałem. Najpierw go zranili, a potem zabrali. A to Gorącek rzucił za śmietnik. Po coś to brał? Zobacz. Nie pokazywałem tego mamie, bo się bałem, że mnie skrzyczy. Wybiła godzina, na którą czekaliśmy 20 lat. W dniu dzisiejszym Gdańsk wraca do wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Jezus Maria. Jezus Maria. Do mieszkańców Gdańska, rodacy i rodaczki, jako głowa państwa wolnego miasta Gdańska, jako gauleiter NSDAP Okręgu Gdańskiego, podaję niniejszym do wiadomości. Artykuł 1. Konstytucja wolnego miasta Gdańska zostaje z mocą natychmiastową zniesiona. Artykuł 2. Cała władza ustawodawcza i wykonawcza znajduje się w rękach głowy państwa. Artykuł 3. Wolne miasto Gdańsk ze swoim terytorium i ludnością staje się z mocą natychmiastową częścią składową Rzeszy Niemieckiej. Gdańsk, 1 września 1939 roku. Albert Forster, gauleiter. Za dwa dni. Ale uważam to za blef, za prowokację. Sądzę, że pułkownik Sobociński ma rację. Zresztą gra może być taka, że Forster wydrukował tę proklamację za tajną zgodą swego Führera w celu wywarcia nacisku na ministra Becka. Żeby był skłonny do ustępstw, ponieważ w Gdańsku wszystko wisi na włosku. Dokładnie tak. Proklamacje mogły zostać nam podrzucone. Afisze są autentyczne. Mój informator nigdy nie dostarczył fałszywego materiału.
Jeśli to możliwe, chciałbym porozmawiać z osobą, która przyniosła plakaty. Panna Paterkówna jest poza wszelkim podejrzeniem. To mi wystarczy. Pozwoli pan minister, że zabiorę to do Warszawy. Kiedy pan wyjeżdża? Natychmiast. Sekretarka ministra Chodackiego przyniosła te proklamacje, a porucznik z wywiadu uznał je za autentyczne. Co będzie, jeżeli Forster włączy Gdańsk do Rzeszy? Wkroczą nasze wojska. Niemieckie też? Tak. I musicie być na to przygotowani. Armia w kraju też powinna być gotowa. A mobilizację odwołano? Na życzenie Anglii i Francji. Ja nie odwołałem. Wszyscy pracownicy cywilni otrzymali mundury i broń. Bardzo słusznie. A co z obiecywanym stołem operacyjnym? Niemcy zatrzymali wagon. Prosiłem cię o przyspieszenie tego transportu. Kilka tygodni temu wagon spokojnie dojechałby do nas. Co kapitan Słaby zrobi teraz z rannymi? Przestań krakać, proszę cię. Jeszcze nikt nie strzela. Pod oficerem dyżurnym. Co tam się dzieje do cholery? Tak? Panie majorze, Gdynia i Orłowo strzelają do niemieckiego samolotu. Tam się przynajmniej nie patyczkują. Z okrętów chyba też strzelają. W Rzeszowie na pewno pełne pogotowie, tak jak i u nas. A na Szlezwigu spokojnie? Ze spokojem nas obserwują. Stoi nadal na tym samym miejscu, koło twierdzy Wisłoujście. Komisariat już interweniuje. Mam nadzieję, że niedługo pozbędziecie się niemiłego gościa. Czołem, panowie. Czołem. Przywiozłem prowiant. Bardzo dobrze, brakuje zapasów. Puszki z wołowiną. Z tym ostrożnie, bo to dżem i cukier. Papierosy pan przywiózł? Jasne. A herbata? 4 paczki, starczy do gwiazdki. Chciałby pan, żebyśmy tu sterczeli do Bożego Narodzenia? Ja nie, ale może wasi opiekunowie. Co z nimi, wynieśli się? Nie ma, ani jednego esamana. Od kiedy? Od soboty i jest spokój. A co w Gdańsku? Ma pan gazety? Proszę. To idziemy, zapraszamy. Tu macie 3-miesięczną pensję, panowie. Proszę pokwitować. 3-miesięczną? Dlaczego? Na wszelki wypadek. W kraju ogłoszono mobilizację. Mobilizację? Tak. Mobilizacja to jeszcze nie wojna. Wręcz przeciwnie. Może przyspieszyć rozmowy, ponieważ odstraszy Hitlera. Rozmowy? Jakie rozmowy? Minister Beck ma dzisiaj pojechać do Berlina, spotkać się z Ribbentropem. Albo i z samym Hitlerem. Więc na razie, myślę, nic się nie wydarzy. Proszę. Trzeba być dobrej myśli, panie Zygmuncie. A widział pan może Helmę? A jakże, widziałem. Przyszła przymierzyć kapelusz. To twarz jej w tym toczku. Kazała powiedzieć, że do soboty już prawie wszystko przygotowane i że jutro macie się spotkać na dworcu gdańskim, tak jak byliście umówieni. Jeszcze polski negocjator nie przybył do Berlina, a już Niemcy mają propozycję rozwiązania obecnego kryzysu. Jest pan tego pewien? Tak, bo rząd niemiecki zgodził się przekazać te propozycje pokojowe mojemu rządowi. No dobrze, a jeżeli polski negocjator nie przybędzie do Berlina, to co wówczas, mister Shepherd? No już to wykluczone, panie profesorze. Powinien już być w drodze, jestem tego pewny. No, a my możemy tymczasem trochę odetchnąć. Prawda? Tak. Trochę spokoju i ciszy. Ale dziękuję, że mnie pan próbował pocieszyć. Dobranoc, mister Shepherd. Dobranoc. Przepraszam za tę późną wizytę.
Przychodzimy zakomunikować panu... O tej porze? Tak, o tej porze. Proszę wyjść. Bo będę zmuszony zatelefonować do... Pański telefon już nie działa. I nie wolno panu opuścić teraz tego budynku. Mam nadzieję, że pan zrozumiał. Jestem przedstawicielem Ligi Narodów. I nikt nie ma prawa. Liga Narodów? Nic nas już nie obchodzi. Radzimy pozostać na miejscu. Wkrótce zostaną panu zakomunikowane bardzo ważne wiadomości. Protestuję przeciwko... Niech pan sobie protestuje. Ale nie robi głupstw. My już nie żartujemy. To proszę spalić od razu. Dobrze, panie radco. Gdyby był telefon, jestem w archiwum. Dobrze. Palimy te papiery, a pan Chodacki mówił po południu, że nastąpiło odprężenie. Palimy na wszelki wypadek. Niemcy, odrzuciliśmy niemieckie ultimatum. Jutro albo pojutrze. Co jutro? Co pojutrze? Boi się pan jakiegoś słowa? Wszyscy boimy się tego słowa. Panno Wisiu, a ja szczególnie. Tak? A dlaczego? Mogą się tu dziać różne rzeczy. A ja już nigdy pani nie zobaczę. Co też panu przychodzi do głowy, panie Andrzeju? W takiej chwili... No właśnie w takiej. Każdy wtedy myśli o tym, co jest dla niego najważniejsze. A dla mnie najważniejsza jest pani. Tak, panna Wisiu, ja już to chciałem bardzo dawno powiedzieć. Tylko po prostu bałem się. Bałem się, że pani... Panna Wisiu. Gdzie jest radca Zawadowski? W archiwum. Dziękuję. Panie pułkowniku, chciałam się dowiedzieć o przyjaciółkę, o Marysię Krzyszkowską. Panna Krzyszkowska została wysłana na kurs Polskiego Białego Krzyża, nie ma jej na Westerplatte. O której pani kończy dyżur? Jutro w południe, a sobotę mam wolną ze względu na ślub brata. Ale niech mi pan powie, panie pułkowniku. Nic pani nie powiem, bo sam nic nie wiem. Niech pani tylko uważa na siebie, wracając do domu. Gdzie pani mieszka? Blisko Poczty Gdańskiej. To tym bardziej niech pani uważa. Też mam dyżur do jutra. Odprowadzę panią. Stale będę panią odprowadzał. Nawet kiedy zostanie pan podsekretarzem stanu? Tak. To chyba te, które pani wczoraj przyniosła. Proszę się pośpieszyć z paleniem papierów. Cisza aż w uszach dzwoni. Chyba wszystkie statki wyszły po południu z portu. A na wieży pilotów zapalili czerwone światło.
Wjazd do Gdańska zamknięty. Nie możemy się już łudzić. Nie łudzę się, Kuba. Idź na stanowisko dowodzenia koszer. Ja obejdę posterunki. Pamiętasz hasło? Dla wartowników? Nie. To, które Sobociński podał, gdyby Wehrmacht przekroczył Nogat. Die Gäste kommen, lieber die Brücke. Jutro, panie majster, bierzemy się do pieczenia placków na wesela. Od 2 godzin już jest jutro. Widzi pan, jak mi szybko w pracy czas leci? Nawet nie muszę patrzeć na zegarek. Pewnie byłbym lepszym zięciem niż ten Zygmunt. Tylko, że się Helmie nie spodobałeś, bo za dużo gadasz. A z tym weselem to jeszcze sam nie wiem, jak będzie. Pan majster tak zaczyna mówić jak szefowa. No, bo może ma rację. Może należałoby wszystko odłożyć. Jak było na ulicach, kiedy tu szedłeś? Spokojnie, zupełnie pusto na ulicach. Tramwaje jeździły? Jeździły. Panie majster! Zdaje się, panie majster, że otaczają polską pocztę. A więc jednak. O mój Boże. Zostań i patrz. Ja idę obudzić kobiety. Augustynie. Już po drugiej, panie Augustynie. Która godzina? Po drugiej. Chyba zdąży pan coś zjeść. Jest pani dla mnie zbyt dobra, pani Renato. Zdążę, wystarczy, jak będę w inspektoracie o 3:00. Powiedział, że jestem dla pana za dobra. A ja chciałam panu powiedzieć, że... Otworzyć? Frau Renate! Machen Sie auf! Frau Renate! Frau Renate! Herr Formella! Musi pan natychmiast uciekać! Zaraz zaczną się aresztowania! Jest pan na liście! Gute Nacht! Już. Daj znać. Stój, kto idzie? Komendant. Pokój u was, Wróbel? Tak jest, panie majorze. Może być zwodniczy. No, uszy i oczy otwarte. Tak jest, panie majorze. Nie zaskoczą nas. Kapral Trela z placówki Prom melduje się na posterunku. Dziękuję, prowadźcie. Chorąże Gryczman melduje się. Szlezwik nie zmienił pozycji? Nie, panie majorze.
Nic się nie dzieje? Niedawno słyszałem jakiś barkot od strony Nowego Portu. Przypuszczam, że to autobusy. Z tamtych domów po drugiej stronie ewakuowano mieszkańców. Odwożono ich prawdopodobnie autobusami. A skoro Niemcy opróżnili te domy... Chyba nie opuściły pana nerwy, panie chorąży. Nie, panie majorze. Myślałem o Gdyni. Piękne miasto. Aż trudno uwierzyć, że 20 lat temu była to tylko wioska rybacka. A teraz znowu ma być wojna. Ledwie się dźwignęliśmy i znowu stajemy przed naszym polskim być albo nie być. Musimy sięgać po broń. Tu placówka PROM. Nawet jedno pokolenie nie zdołało się nacieszyć niepodległym państwem. Panie majorze, telefon z koszar od kapitana Dąbrowskiego. Sucharski. Był ten telefon. Ktoś powiedział, die Gäste kommen über die Brücke. I zaraz się rozłączył. Goście przechodzą przez most. Wsia krew! Dzwoniłeś do Sobocińskiego! Nie! Połączenie z miastem przerwano. Przerwano? Połączenie przerwano? Tak, przerwano! Zygmunt, dochodzi czwarta. Dobra. Do Malborka poszedł już parowóz, po pociąg tranzytowy. Pomimo wszystko obserwujcie go uważnie. Poszwa mówił, że po północy usłyszał ciężarówki na moście. Dużo ich było. Idziemy. Byle do jutra. Cześć. Cześć, czołem. Idź spać. Rakietnica na miejscu? Na miejscu. A jak Niemcy wystawili posterunki? Nie widać. Ale się tam kręcą. Nic nie słyszałem, tylko ciężarówki. No, idę, może uda mi się trochę pospać. Czołem. Czołem? Czołem. Papierosa? Nie, nie palę. Rozumiem. Będziesz jeszcze boksował. Chciałbym, ale Helmi się to nie podoba. Człowieku, to możesz zawiesić sobie rękawice na kołku. Ja ci to mówię. Po ślubie? Ona cię tak przerobi, że nawet nie zipniesz. Moja stara... Tranzytowy? Tranzytowy. Dlaczego ten pociąg jedzie tak szybko? Przecież przez most pociągi jadą wolno. A ten? Zygmunt! Po rakietę! Panie Paderej! Była rakieta strzałowa! Kałdowo! Kałdowo! Zmoście! Cholera! Paweł! Niemcy z mleczarni! I wojskowy z Malborka! To co robimy? Cholera, no! Prędzej nas nie zbrój! Na ślepy tor! Już! Robię!
Która godzina? 4:47! Jeszcze nie. Spokojnie. Uwaga. Ognia! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza.